Witajcie, trzeci dzień testów. Dzisiaj pomelo i jestem bardzo ciekawa, ponieważ mieli oni opcję diety paleo. Na pierwszy rzut pod wieczorek. Sałatka owocowa. Drugie śniadanie. Sałatka z kurczakiem. Na śniadanie. Sałatka i jajka. Obiad. O, nie ma kurczaka. Dobrze, jest jakiś chyba schab i buraczki, kolacja, wielka niewiadoma, ale chyba jakieś mięso w sosie z warzywami. I nareszcie jest rozkład makroskładników. To się chwali, co prawda nie ma tutaj jednostki, ale załóżmy, że to są gramy. Właśnie zabieramy się za śniadanie, bo nam się trochę z pierwszej wychodzimy, więc zjemy z Mateuszem i pierwsze, i drugie śniadanie razem. Co prawda Mati sobie dokroił mięcho, jak zwykle. Na śniadanie jest jakaś pasta jajeczna. No i sałatka. Taka zwykła. Z Biedronki. Drugie śniadanie. Jest mięcho, kurczak. Z tego co wiem, już to sprawdzę. Tak, warzywa z sałatką i kurczakiem. A nie, z sałatą, przepraszam. Warzywa z sałatą i kurczakiem, czyli nie jest to sałatka. Nie, tak to jest miks sałat z Biedronki. A było to... Plus pomidor i oliwki. Dobra, już przestań. Także nie jest to ta sama sałatka, ponieważ na śniadanie była mini sałatka z pastą jajeczną, a na drugie śniadanie są warzywa z sałatą. Podobna w obydwu tych daniach. Niemożliwe. Nie no, sałatka jak sałatka. No. Jajka. Takie. W miarę. Oczywiście najlepsze na dodatek. Duchowska kiełbasa. Matusz, to nie o tym miało być. Aha, teraz sobie, możesz sobie skomentować drugie śniadanie, jakby ci takie śniadanko drugie pasowało, jakbym ci robiła. Oczywiście. Do pracy. Drugie śniadanie. Coś nowego, sałata. Dobra, Żużo, ja chyba zajmę się swoim śniadaniem. A sobie życzę smacznego. Jako, że dzisiaj dietę mam o nazwie paleo, to chcę wam powiedzieć parę słów o tym, czym jest paleo, a tak naprawdę czym ja uważam, że ono jest, albo czym jest dla mnie. Paleo się zrobiło dość modne ostatnimi czasy. Niektórzy bardzo je lubią, a niektórzy znowu na jego bardzo nie lubią, tak jak ze wszystkimi dietami. Dlatego w ogóle słowo dieta dla mnie jest takie dość bolesne. Dla mnie paleo to jest głównie styl życia, tak? Który, to co mi się w tym podoba, to, że traktuje on o człowieku jako o jakiejś całości. Czyli jest to taka odpowiedź na to, co się teraz dzieje w świecie, czyli na żywność przetworzoną, na zanieczyszczenie środowiska, na to nasze zabieganie, brak czasu. I właśnie mówi o tym, że warto wrócić do korzeni. I nie, to nie znaczy, że mamy żyć po prostu w jaskiniach jak nasi pradziadowie i po prostu żywić się tym, co upolujemy i jeść surowe mięso. Ale chodzi o to, żeby jeść żywność jak najmniej przetworzoną, żeby dbać o swoją regenerację, o sen. Prosty przykład. Jeżeli idziesz do sklepu, to co wybierasz? Czy wybierasz produkty, nawet fit, spółki ze zdrową żywnością, które w składzie mają 100 po prostu różnych rzeczy? Czy wybierasz produkty bez składu? Nasi pradziadowie jedli produkty bez składu, czyli jak jedli mięso, to jedli mięso, jak jedli warzywo, to jedli warzywo. A nie napój o smaku jabłkowym, w którym nie ma w ogóle jabłek. Poza tym, to co mi się bardzo podoba, to w paleo nie liczymy kalorii. Kaloria tak naprawdę według mnie jest rzeczą no, taką bardzo odległą od tego, czego potrzebuje nasz organizm. I jest taka zasada, że trzymamy się tego, że jakby mamy intuicję i nasz organizm za dobrze wie, czego potrzebuje. Tutaj nie do końca się mogę zgodzić, nie zawsze, bo niestety mamy tak zniszczone po prostu organizmy i nasze ciało często nie wie, czego chce i nie wie, czego potrzebuje i mamy zaburzenia na wielu płaszczyznach, zaburzenia hormonalne. Więc no niestety, jak ja zaczynam pracę na przykład z pacjentami, to często trzeba wrócić do tych kalorii, przynajmniej na początku i troszkę sobie to wszystko uporządkować. I jeszcze jedna rzecz, to właśnie w paleo również z racji tego, że patrzymy na człowieka jako na całość,
to też ważne jest na przykład aktywność fizyczna i to, jak spędzamy czas. Dlatego ja właśnie się wybrałam na krótki spacer, żeby się troszeczkę dotlenić, pobyć z naturą i sobie do Was pogadać. Pora na obiad. Jako, że trochę zmarzłam na spacerze, to postanowiłam sobie podgrzać mięsko. Mamy tutaj pieczony schab w sosie i surówka z buraka. I bardzo fajna rzecz. Zatroszczyli się o to, że żeby podgrzać mięso, jak jeżeli podgrzewać je nawet w mikrofali, to sobie wyjmujemy po prostu buraczki i możemy podgrzewać. Sos jest mega słony. Buraki są w porządku. Jeżeli po tym moim wstępie o paleo, dalej nic Wam to nie mówi, to powiem Wam najpierw, czego się nie je na paleo, tak w skrócie oczywiście, i później co się je. Więc na pewno nie je się na paleo zbóż i glutenu. Generalnie, czy nie powinniśmy wszyscy jeść glutenu? Nie wiem. Jeżeli ktoś ma nietolerancję, a mnóstwo osób ma, już nie mówiąc tutaj o chorobach typu celiakia, to na pewno nie. Bardzo dużo badań pokazuje, że gluten po prostu jest szkodliwy dla większości osób, a może dla wszystkich, jak niektórzy twierdzą. Ja generalnie glutenu jeść nie mogę, a w mojej rodzinie staram się go po prostu ograniczać. Także to już decyzja należy do Was. Kolejna rzecz to nabiał. Dlaczego nie powinniśmy jeść nabiału? I znowu, jedna szkoła mówi, że do 3 roku życia zanika nam enzym laktaza, czyli po prostu mleka nie trawimy. A inna mówi, że możemy się do tego przyzwyczaić i wcale nieprawda. Na paleo nie je się nabiału, nie je się czyli mleka i wszystkich przetworów mlecznych. Kolejna sprawa to wszystkie wysoko przetworzone produkty. Na paleo nie je się także strączków ze względu na goitrogeny przede wszystkim i substancje antyodżywcze. I ogranicza się warzywa bulwiaste typu ziemniaki czy bataty. Oleje roślinne odpadają. Tutaj jedynie olej kokosowy jest jak najbardziej dopuszczony. Oliwa z oliwek, ale generalnie olej rzepakowy zapomnijcie. I takie jest też moje zdanie, bo teraz olej rzepakowy jest tak przetworzony, że no długi temat. Ale nie polecam do smażenia już w ogóle. A jakbyście nie wiedzieli, to do zbóż zaliczają się też mąki. Więc makarony odpadają, chleb odpada. No ewentualnie, jeżeli macie tak jak ja chleb na zakwasie bezglutenowy, to jest w porządku na paleo. Jak widać, sałatka owocowa wszystkim smakowała. Okej, troszkę późna kolacja, bo dzieci zasnęły później niż zwykle. Zobaczcie, to jest takie trochę podgrzaliśmy, trochę takie leczo. No wizualnie to tak nie wygląda, ale leczo generalnie nie wygląda, ale w smaku jest całkiem niezłe. Ja go co prawda nie zjem, bo no znowu, tak jak Wam mówiłam wczoraj, że mnie boli żołądek, to dzisiaj na wieczór po raz kolejny, więc nie wiem, co mam o tym myśleć. Generalnie nie miewam takich problemów żołądkowych. Zobaczymy, jeszcze zostały 2 dni testów. Obliczyłam te makroskładniki, przyjmując, że tutaj są gramy, bo nie wiem, co to innego mogłoby być. I rzeczywiście w śniadaniu by się zgadzało, bo białka tam było około 30 gram przy tych 3 jajach. I reszcie, jeśli chodzi o tłuszcze, to tu jest 40 gram, to jest zdecydowanie za dużo w stosunku do tego, co tam jadłam. No i w ogóle suma summarum, wyszło mi, że z tego wynika, że ta dieta miała dzisiejsza 2,5 tysiąca kalorii, a ja zamówiłam 1,5 tysiąca, więc taka spora różnica. Te porcje były rzeczywiście dość duże, więc nie wiem. Dodatkowo przeliczyłam węglowodany i tutaj jest niecałe, tam ponad 90 wychodzi gram, więc to jest fajna, fajna proporcja. No tłuszczów jest jak na 1,5 tysiąca kalorii zdecydowanie za dużo, ale to dlatego, że po prostu coś chyba tutaj jest źle przedstawione, a białka tam też wyszło aż ponad 2,5 grama na kilogram masy ciała, więc zazwyczaj ja to maksymalnie 2,1 grama mam, no to też sporo. I nie powiedziałam Wam jeszcze o tym, co tak naprawdę można jeść na diecie paleo. Większość osób w pierwszej kolejności wymienia mięso w całości, podroby, jaja, ryby, owoce morza. Ja to zazwyczaj troszkę odwracam, bo jednak jak popatrzymy na talerz, to najwięcej na talerzu powinniśmy mieć warzyw. Do tego orzechy, nasiona, owoce w umiarkowanych ilościach. Także tak by to wyglądało, no i kierujemy się przede wszystkim tym, żeby żywność była jak najmniej przetworzona. Czyli produkty przede wszystkim bez składu i też jeśli chodzi o warzywa, to żeby przyswoić jak najwięcej składników mineralnych, najlepiej, żeby one były
niepoddawane obróbce termicznej, czyli lepsza surówka niż na przykład gotowane warzywa. Jeżeli bylibyście bliżej zainteresowani tematyką paleo, to polecam Wam publikacje na przykład Chrisa Kressera, ale są one w języku angielskim. Jeśli chodzi o Polskę, to wyszedł niedawno polski przewodnik paleo. Hello, hello! Powiem Wam, że jak to podgrzewałem, wyglądało to bardzo, bardzo średnio. Nawet powiedziałem, że nie będę tego próbował, bo lekko śmierdzi, ale smakowo naprawdę jest nieźle. Ja sobie smacznie zjem kolację. Miłego.